fasolki powrócą, tym razem nad ulicę Bracką. Planowane są też instalacje przestrzenne nad ulicami Słowiańską i Wróblewskiego, a na stulecie odzyskania niepodległości napis Wolność. Nie tylko zmiana ogrzewania na ekologiczne, ale także panele słoneczne będą dotowane dla mieszkańców Leszna. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę z zakresu historii polskiego futbolu i uczestnictwa Polaków na mundialach. Po roku funkcjonowania leszczyńskiego becikowego radni wprowadzili zmiany do uchwały. Okres przedświąteczny to także tradycyjny czas sprzątania w domach czy mieszkaniach. Co zrobić, gdy po wiosennych porządkach pozostaje mnóstwo niepotrzebnych przedmiotów? Podpowiadamy, można się z nimi podzielić z potrzebującymi albo wywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W Przemęcie rozstrzygnięto powiatowy konkurs poezji. Wzięło w nim udział 33 wykonawców z przedszkoli powiatu wolsztyńskiego. Kilkanaście świątecznych stołów, promocja książki Wielkopolska Kuchnia z 1876 roku, wymiana przepisów. Stowarzyszenie Bojanówka przygotowało wielkanocną imprezę w Willi Aurora w Bojanowie. W sezonie 2018 leszczyński klub speedrowerowy Szaber wzbogaci się o trzech polskich zawodników.